Okay, nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego miałem ostrzeżenie przed usunięciem jednej armii. Oh, deal. O, jeleń. Ej. Opadek Wieny, nie! Ten słynny malarz. Obrazy spłonęły. To jest ten malarz, nie żyje. Dobra, dodajemy dwie Sycylie. Rajsz, pakcie tak. Tak, dodawaj dwie Sycylie. Kogoś gumy potrzebuje. Brazylia będzie chyba najbezpieczniejsza. Okej, okay, no niestety. Edward mówi papa. Nie. Yeah. No. Czemu Edward mówi papa? Co się... Bo był niekompetentnym władcą. Bo jak tak te, jak te ludu teletubisiach muszę spać. We are tech support. We are going to Paris. Dobra, mamy kontrolę już na Morzu Śródziemnomorskim, na zachód od Włoch w pełni. A ja już z desantem lecę. Okej, okay, kto tam dołączył w końcu do nas dwie Sycylie? Ale fajnie się prowadzi. Ale ja na... wojnę na czwórce. Francję, jazda! Storm na Paryż! Tylko mi się kończy paliwo. Ale to flotę wtedy odwołam. Dobry dowcip, dobry. Wyląduj armią, armia mimo w porcie Elo rozwaliła się. Dobra, mamy zachodni Paryż. Zawsze chciałem odwiedzić Paryż. Król Hidusi też! Javier pierwszy. Pewnie kiedyś. Tak, Javier pierwszy będzie władcą Paryża. Słuchaj, Hindusi też chcieli odwiedzić Paryż. Mamy ofertę. Wszyscy. Tak, mają najlepszą ofertę internetu. Nie zmyślam, tak było. Chyba to ten. Laptop się komuś roz... to przyjechali. Puchar mi wdechło. Co? Nagra. No, bardzo proste. Wiesz, gdzie jest armia brytyjska? W Toulonie. Tam stoi 20 brytyjskich dywizji. Wylądowali i mnie zjedli. Najlepsze to, że moje dywizje się nie cofnęły nawet. Czekaj, co ja straciłem? Była takie Gallipoli. No dosłownie, no. Miałem 21 dywizji, mam... Nie, miałem ile? 22 chyba dywizje. Albo 21, mam teraz 16 dywizji. Nie no, chciałem pomóc desant, a tam Brytole i Włosi siedzą. Nienawidzę, gdy tak się dzieje. No weź! Co to były za chore siły antyinwazyjne, no. Tam było 20 dywizji. Dało mi się przepchnąć jedną prowincję. Jak nice. Chciałem od Stanów w Europę, to się nie zgadzaliście, to muszę... Czekaj, czekaj, Liberia mi wypowiedziała wojnę. Trzeba ją zjechać. Serio, Liberia mi wypowiedziała... O, widzę Haiti dołączyło. Tak. Dobra, mam taki problem, że zdesantowałem się, a nic tutaj nie idzie do przodu. Jak tam wam idzie wojna na dole? Bardzo źle. Pamiętajcie, że możecie jeszcze się na dwie Sycylie
tam zdesantować, bo jest są naszym sojusznikiem. Ja na razie potrzebuję gdzieś odbudować sobie armię. Panie, słuchaj, pisał Paryż. Nie mogłem dwie Sycylie wlecieć, rzeczywiście, no armia zwoła. W sumie lecę tam już. Oni mają czołgi. Weź czołgi, oddaj. Oni mają rowery. Tutaj. Czołgi oddaj tutaj, a tutaj oddamy piechotę. I flotę na eskort konwojów, poproszę. O kurde. Goście z obozów zagłady mi wyszli. Nie! Zaganiaj tam z powrotem, jest. Żydów przeciwko Żydom zatrudni. Nie, bo oni szli mi na stolicę. Musiałem się zgodzić. Usunąłem te obozy śmierci. Ale czemu? Tak, to nie po Bożemu. A jak Pan Jezus powiedział? Paliwa nie ma. Tak Pan Jezus powiedział. Amelika, dawaj więcej, dam 20 fabryk, dawaj paliwo teraz. Chcę wybudować jakieś lotnisko? Nie. Desant na skocz. Nie. Zrobię ci desant, kąt. I desantują ci się na port twój, jahol. Wiem, ja tam mam gości. No ci brytole, to są jakieś mastermindy, jak... Ja co się odjebało? O, Grecja nas zraziła, jednak nie do nas przyszło. Dobra, nie ma co atakować tych tutaj Francuzów. Defa trzeba przyjąć. No i tam gówno się zdarzy. Bo kontrują powoli. Nie ma tak, dobry, stary brak zaopatrzenia. Mm-hmm. Brak dojazdów tych ciepłongów. Ma ktoś może 1000 ciężarówek w zapasie? O, w sumie mi też zaczęło pociągów brakować, lol. Bo się daje za dużo osób na ten front. Zaopatrzenia nie mamy. Przegrywamy bitwę przez to. Nice. A masz los. Tracę całą armię, dlatego że mnie odcięli. I to jest powód, dlaczego ten odcinek był ostatni. Przepraszam, że nie było przywitania w tym odcinku i że dopiero teraz mogę się przywitać, ale związane to było to, że cała ta sekwencja trwała godzinę i od tego momentu tak naprawdę nic od mojej strony się nie działo. Każda wojna, w której brałem udział, to było bardziej polegające na tym, że próbowałem coś zrobić, ale albo AI samo nasze sojusznicze pomagało, albo wlot coś robił. No i tak naprawdę Kajzerka później po prostu miał pewną wojnę, którą postanowiliśmy, że nawet nie będziemy kończyć, ponieważ by trwała zbyt długo, a ta seria już naprawdę nam się nudziła. Więc tutaj tylko teraz pokazuję, co się stało, czyli zrobiłem desant na Irlandię, wykorzystując cel narodowy, którego po pierwsze nie widziałem. Sorry, że można tak wyglądałem, jakbym nie wiedział, co robiłem, dlatego że nie wiedziałem, co robiłem. Dawno nie grałem po prostu Kanadą. Kiedyś nią zagrałem, to mogłem pamiętać, co się dzieje, tylko że wydawało mi się, że mam te decyzje do powstania lojalistów na wyspach, a okazało się, że musiałem jeszcze jeden cel narodowy zrobić, co mogłoby być prostsze. Oraz też przez to, że w sumie nie koordynowałem naszych flot, to tak naprawdę zniszczyłem swoją flotę, a później nie mogliśmy nic zrobić, dlatego że po prostu
to Francja miała całą flotę, którą zdobyliśmy od innych państw. I ona też ją straciła. No więc niestety, ale powiem szczerze, też seria nie zakończyła się zbyt miło. Ale to może już o Vlocha zobaczycie, o co chodzi. Tutaj tylko pokazuję już, co było na samym końcu i ten odcinek tak naprawdę jest taki krótki, dlatego że naprawdę nie chce mi się jeszcze montować kolejnego odcinka, ponieważ dla mnie to też było trochę nużące, ponieważ chociaż uważam, że aż tak bardzo nie montuję, że na przykład z przekleństwami, to akurat z Vlochem i Repulsem musiałem, dlatego że co chwila przeklinali. A wiadomo, że YouTube trochę inaczej spogląda na to w algorytmach i jak to oni mówią, że niby im nie łapie, po czym tak naprawdę patrzę na ich filmy i zasięg to też nie jest taki najlepszy. Więc widziałem, że bardzo dużo było osób zaangażowanych, na pewno przez lajki. Czy będzie kolejny multiplayer z na przykład Hoja? Wydaje mi się, że będzie, ale to wtedy chyba wybierzemy już moda, który będzie bardziej interesujący. Wybraliśmy tego, dlatego że na początek była fajna idea, ale później jak zaczęliśmy grać, to w sumie było typowe, no, jak się połączy siły, to wtedy jest się silnym, jak idzie się samemu, to jest się słabym, więc no, dlatego też Francję łatwo było pokonać. Kiedy można się spodziewać takiej serii? No na razie mamy plany w maju, też nie wiemy, czy to będzie Hoj, ponieważ możliwe, że po prostu nie będzie się nam chciało Hoja, tylko jakąś inną grę, ale to zobaczymy. Czy to będzie gra strategiczna? I ja wolę gry strategiczne, które są nowsze niestety, ale Vloch i Kajzerka mają, no, mają sporo gier takich strategicznych już, które mają doświadczenie, a ja zbytnio nie gram w takie gry strategiczne. Wolę już jak już zagrać co coś nowego, co nieco znam mechanikę, albo samouczek, po prostu mogę włączyć sobie go w rogu i wtedy trochę mi pomaga. W większości gier to też nie ma czegoś takiego strategicznych, żeby był samouczek, który pomaga ci w trakcie rozgrywki multiplayer. Więc to kończąc, następne serie zastanawiam się nad jakąś inną grą, ale myślę, że jeszcze będzie z Hoja. Na pewno jedną, którą ja chcę zrobić, będzie po tym. Po tym może już będzie coś innego niż Hearts of Iron, ale się jeszcze zastanawiam. Może jeszcze pójdę, tylko żebym musiał też się przygotować, bo już miałem jedno podejście do serii z Wietnamu. Po czym tak naprawdę po zjednoczeniu Indochin nic nie mogłem zrobić, dlatego że trzeba było się trochę bardziej przygotować, więc kolejna seria z Wietnamu będzie już nieco bardziej przygotowana i nie będzie już takich derpów, jak były w tej serii. Więc widzimy się w kolejnych seriach. No to cześć!